Lori i Miles, czyli weganki. Lori na pierwszy rzut oka, tak jak Miles, jest spokojną, oświeconą weganką, która chce czynić dobro dla matki ziemi. Można by powiedzieć, że jest to wersja żeńska mnichów z klasztoru Shaolin. Ale niestety zdążyliśmy ją również poznać ze złej strony, gdzie to nerwy jej puściły, co jest z jednej strony rzeczą ludzką, natomiast z perspektywy stereotypowego obrazu weganek, no to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Aha, i jeszcze mięso wpierdalała. Co oznacza, że no nie jest prawdziwą weganką, no, a po prostu zwykłą oszustką. Tak więc po tym Lori została wyjebana na zbity pysk z gangu weganów. Co do Miles, za wiele nie powiem, może poza tym, że nie pokazała się jakoś ze złej strony. W przeciwieństwie do Lori. Po prostu zwykła dziewczyna, która faktycznie tutaj chce czynić dobro. A nie, jest jakąś tandeciarą, która najpierw udaje, a potem przychodzi co do czego, to jednak łamie własne zasady. Tak więc nie jest ona szczera ze swoim kręgosłupem moralnym. No niestety, taka jest oto prawda. I do tyle z tej bajki. Dobranoc, moi drodzy. I bardzo chciałbym pod sam koniec podziękować za 600 subskrypcji kanału, już nawet ponad 600 subskrypcji. Niebawem pojawi się mały specjal i mały filmik z informacją. Wyczekujcie na dniach.